Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku Zarabiaj z laptopa. Tym razem chciałbym nawiązać do tego, czy już zacząłem zarabiać. Rok temu dołączyłem do szkoły anglojęzycznej, szkoły marketingu internetowego i w tym momencie chciałbym po prostu opowiedzieć mniej więcej, gdzie się znajduję, czy już zarabiam, więc zaczynajmy. Oczywiście nic nie zarabiam. Ja mam serce marzyciela, ale jestem w pewnym sensie też realistą. Wybrałem sobie drogę darmowego marketingu internetowego, czyli no po prostu trzeba być cierpliwym, trzeba poświęcić temu kupę czasu i po prostu w takim systemie się rozwijać. Także jeśli znajomi czasami mnie pytają, jak tam mój kanał na YouTubie, no to zawsze odpowiadam: słuchaj, spytaj mnie za 2 lata, może coś wtedy już się zacznie dziać. Także no to jest długi proces. Jeśli ktoś się decyduje na taki bezpłatny marketing internetowy, rozwój bez jakichś dużych inwestycji, to musi się uzbroić cierpliwość i musi wiedzieć, że to po prostu może potrwać kilka lat nawet. Więc mam kanał na YouTubie właśnie z playlistą Sylwia i Romek i z playlistą Zarabiaj z laptopa. Tworzę posty na moją drugą stronę internetową Autotuning Pro. Tworzę tak naprawdę tylko jeden post tygodniowo, gdzie jeśli skupiłbym się na tym bardziej i gdzieś tam wiązałbym właśnie z tym Autotuning Pro jakąś tam swoją przyszłość, do dużo więcej uwagi bym na pewno tej stronce poświęcił. A tak, tworząc sobie po prostu jeden post w tygodniu z ciekawości, chcę zobaczyć, gdzie to mnie zaprowadzi w ciągu kilku lat, więc poświęcając tą godzinę, półtorej godziny w tygodniu na Autotuning Pro, korona mi z głowy nie spadnie. Jestem ciekawy po prostu, co się będzie z tym działo. Reklamuję produkty DJI-a, Backfire'a i GoPro. To są produkty, których używam, z których korzystam. Zawsze tak było, jest i będzie. Ja zawsze będę, jak już będę promował jakieś produkty, to będę promował produkty, z których jestem zadowolony. I to by było na tyle. Mega istotnym dla mnie, co już też właściwie zdążyłem zrozumieć, jest ta wartość. Wartość, którą tak naprawdę musimy wygenerować dla innych. W moim przypadku na pewno jest to próba wywołania uśmiechu, bo na tym kanale Sylwia i Romek gdzieś tam no, lubimy się trochę powygłupiać, zresztą zawsze tak było, tak się do siebie też odnosimy, tak funkcjonujemy, więc po prostu dzielimy się tym. Kiedyś na wakacjach siedzieliśmy i gdzieś tam gadaliśmy do siebie jakieś takie pierdoły i stwierdziliśmy, jakby ktoś by to z boku posłuchał, to chyba by się nieźle uśmiał. Więc definitywnie uśmiech. Uśmiech na twarzy, jakaś rozrywka, może komuś się poprawi humor. Druga rzecz jest to Irlandia. Dla wielu osób może być ciekawym, jak wygląda życie w Irlandii, jak wyglądają domy w Irlandii, takie przeciętne, jak wygląda ogólnie Irlandia, jak wygląda wybrzeże i tak dalej. Więc tym też staram się dzielić, co po niektórych może to mieć po prostu jaką wartość, zobaczyć jak życie tutaj wygląda. I następna wartość to jest po prostu staram się dzielić tym, czego się nauczyłem, jeśli chodzi o tworzenie tego kanału na YouTubie. Będę pokazywał od samego początku, od zera, jak zacząłem edytować, gdzie tak naprawdę ściągam sobie aplikację na telefon, na mojej przerwie w pracy i zacząłem coś po prostu edytować. Chciałem po prostu rozkminić, zobaczyć, jak to wygląda, bo nie miałem zielonego o tym pojęcia, więc chciałem po prostu pokazać, jak mniej więcej od samego początku, od samego zera, jak to robię. Do jakich challenge'y dołączyłem, które tak naprawdę spowodowały to, że ten mój stan umysłu po prostu był gotowy na to, żeby odpalić ten kanał na YouTubie, bo w życiu bym nie przypuścił, że byłbym w stanie w ogóle coś takiego robić, gadać do kamery i w ogóle mieć jakiś swój kanał na YouTubie. To nie wchodziło w grę. Po prostu nie byłem na to gotowy, więc tutaj ta szkoła właśnie marketingu internetowego zrobiła dobrą robotę, bo oni tam właśnie mają w pierwszych dwóch bodajże modułach, bo już nie pamiętam, już to było trochę czasu temu, właśnie ustawienie tego mindsetu, ten blueprint, czyli ten jak gdyby swój ustawienie swojego planu na przyszłość, planu działania i to jest mega istotne.
Moim zdaniem można się uczyć, można te informacje wszystkie zdobywać w internecie za darmo, ale my już ograniczeni jesteśmy czasowo i to po prostu wtedy więcej czasu schodzi. Jeśli mamy jakiś ustawiony plan działania od samego początku, na przykład przechodzenia przez moduły, ułatwia nam to dużo, dużo bardziej sprawę, gdzie mimo wszystko to przecież nie jest wcale takie łatwe. Także chciałbym właśnie dzielić się tym wszystkim, czym ja zdołałem się nauczyć i staram się to robić. Nawet jak gdzieś tam nagrywam te swoje filmiki i coś mi tam nie wyjdzie, 4 razy podchodzę do pierwszego ujęcia, gdzie witam się na przykład z ludźmi, ja to pokazuję po prostu, jak to wygląda. Tak to wygląda. Siadam, gadam coś, mówię nie. Siadam, gadam coś, mówię nie, bez sensu. I tak metodą prób i błędów, to samo jest z nagrywaniem, czyli ustawieniem tej kamery w różnych miejscach, nagrywanie z różnych kąt. O tym wszystkim będę mówił na Zarabiaj z laptopa, więc chciałbym po prostu taką wartość ludziom przekazać. Teraz następna rzecz. Pasja. Zamiłowanie do czegoś, robienie tego, co się lubi robić. Czyli przykładowo moja żona na przykład gdzieś tam na tym Pinterestie ogląda jakieś takie robótki z drewna albo jakieś takie różne kreacje. Ludzie ogólnie lubią coś takiego robić, więc można by było tak naprawdę ustawić sobie stół, można było coś opowiadać o tym, można by było tworzyć takie różne rzeczy, można było nagrywać o tym filmiki, podkładać być może jakąś muzykę, nauczyć się prostej edycji i na przykład robić taki kanał. Stworzyć taki kanał na YouTubie o gotowaniu, o nie wiem, o zwierzętach, o psach, o kotach, o czymkolwiek. Trzeba naprawdę próbować znaleźć po prostu jakiś temat, w którym się człowiek dobrze czuje. Lubi robić to, co właśnie przekazuje. To jest następny klucz, bo jeśli chodzi o marketing na przykład taki właśnie darmowy, wiadomo, że trzeba być cierpliwym, trzeba rozciągnąć to w czasie. Jak na przykład robimy coś wokół czegoś, co nas interesuje, jest po prostu dużo łatwiej, dużo prościej w jakiś sposób się rozwijać i jesteśmy naprawdę zadowoleni, jeśli nam się uda na przykład, nie wiem, stworzyć jakiegoś fajnego posta, stworzymy go, wrzucimy go na stronkę, zamkniemy go, chętnie do niego wracamy i patrzymy na niego i jesteśmy na przykład zadowoleni z tego, że udało nam się coś stworzyć. Także ja tak do tego podchodzę. Robię posta na przykład na tą moją stronkę internetową, później wracam do niego, te zdjęcia przeczytam sobie, mówię, kurde, fajnie, niech sobie jest. No i jestem właściwie ciekawy tych postów, jak to się tam rozwinie w ciągu tych następnych kilku lat. Także ja zachęcam do tego, żeby po prostu ludzie kombinowali i szukali jakichś sposobów na zarabianie w sieci. Tym bardziej w sytuacji z tym COVID-em teraz. Na przykład następna sytuacja, jaką mieliśmy teraz, Sylwia ma te drzewka takie bonsai i szukała drutów miedzianych albo aluminiowych, bo tak wyczytała, że to są najlepsze druty, one się fajnie wyginają. I ważne jest po prostu mieć różne grubości tego drutu. No i pyta mnie, gdzie można to kupić, kurde, mówię, w kilarni. Tutaj chyba nigdzie. Weszło gdzieś tam sobie na neta, znalazła na eBayu. Ja później wrzuciłem temat, że na AliExpressie może być taniej. Znalazła sobie za grosze po prostu takie druty, które są stworzone właśnie do tych drzewek bonsai. I w życiu bym nie przypuszczał, że takie rzeczy nawet ludzie sprzedają na internecie. Także no ludzie kupują na necie coraz więcej i wydaje mi się, że warto się tym interesować. Nawet ludzie na przykład kupują na AliExpress jakieś rzeczy w dużej ilości i sprzedają je na przykład w Europie, bo często jest tak, że ludzie chętnie dopłacą na przykład kilka euro, żeby otrzymać dany produkt w kilka dni, a nie czekać na przykład miesiąca i później, nie wiem, bawić się tam w jakiejś sytuacji, gdzie tam coś nie doszło albo coś. Więc w tym momencie można zamówić dużo większą ilość jakichś tam akcesoriów i po prostu sprzedawać ją na eBayu, wysyłać ludziom, przekalkulować, jak to wygląda. I naprawdę można, tak ludzie zarabiają, w taki sposób ludzie zarabiają, dorabiają. Jak są na tyle dobrzy, to potrafią po prostu nawet zamienić swoje wypłaty i po prostu zarabiać w sieci. Handel. A już nie mówię o tym, że można na przykład zamówić nie wiem, na stronie Alibaba i zamówić jakieś tam ogromne ilości, można się zainteresować Amazonem i tak dalej. Temat rzeka, naprawdę. Już nie będę tego rozwijał, bo to jest temat znowu na oddzielny odcinek, ale na pewno warto się rozwijać i na pewno to działa. Wiadomo, że to są produkty nie takich znanych brandów, jak na przykład, nie wiem, GoPro czy DJI. Bardziej bym tutaj szedł w jakieś takie produkty prostsze,
wykonane z dobrej jakości materiału, sprawdzone produkty, można sobie zamówić próbkę, zobaczyć jak to wygląda i w taki sposób można podjąć decyzję, czy chcemy handlować takimi materiałami, czy nie. Także no to jest też proces, ale na pewno warto się rozwijać i można się rozwijać. Czy mi to wyjdzie, czy nie, nie ma znaczenia, na pewno nikomu w rękaw nie będę płakał, w najgorszym wypadku będę pracował do emerytury i tyle. Trzeba po prostu doceniać to, co się ma, bycie szczęśliwym w sytuacji, w której się jest i tyle, bo tak jak ja mówię, często mówią ludzie, pieniędzy szczęścia nie dają, ale jak ktoś nie ma jak płacić swoich rachunków, no to jak ma być szczęśliwy? Pieniądze rozwiązują wiele problemów i tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Natomiast jeśli się na przykład zarabia coraz więcej pieniędzy, można wpaść w takie błędne koło kupowania różnych jakichś sobie rzeczy i gdzieś tam po pewnym czasie człowiek zauważa, że tak naprawdę człowiek się pobawi jakąś tam zabawką i ona później się staje normalna i już tak nie cieszy i tak naprawdę tego szczęścia trzeba gdzieś tam szukać w swoim sercu, rodzinie, naturze i wydaje mi się, że to pomaga po prostu być szczęśliwym. Niektórzy ludzie po prostu idą sobie do lasu na spacer i są po prostu mega szczęśliwi, oddychają świeżym powietrzem, wychodzą sobie z pieskiem na spacer, mają wystarczająco pieniędzy na rachunki, na jakiś rowerek i to jest po prostu cudowne. Teraz chciałbym po prostu doradzić ludziom, którzy siedzą na tym COVID-zie, którzy czasami siedzą w apartamencie, są zamknięci, nie ma pogody i frustrują się tylko, karmią się tymi negatywnymi informacjami z telewizji, ze świata, żeby po prostu uczyli się, żeby się zainteresowali tym marketingiem internetowym, bo można to po prostu robić z domu, można próbować się rozwijać z domu i tyle. Co ja polecam na przykład, jeśli chodzi o tą moją szkołę internetową, oni mają taki 30-dniowy, można nazwać trial, czyli płacicie 97 dolców, macie dostęp do wszystkich modułów, czyli przechodzicie od razu przez szkolenia, możecie zadawać miliony pytań, możecie zobaczyć, uczyć się, jak wygląda ten marketing internetowy, w jakim kierunku tam można iść, czy to social media, czy sprzedaż produktów, czy po prostu sobie rozkminić, czy jest to coś dla was, czy moglibyście odnaleźć się w tym, czy nie. Macie 30 dni popracować, poświęcić na to jak najwięcej czasu. Często ludzie siedzą na lockdownie i po prostu jeśli ktoś nie ma pieniędzy, do 30 dni po prostu podziękować, poprosić o zwrot pieniędzy, po prostu powiedzieć, że nie jesteście jeszcze gotowi na to i tyle. Wziąć całą tą wiedzę z tych 30 dni i próbować rozwijać się za darmo. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że wiele ludzi nie stać po prostu na płacenie sobie za takie szkoły, ale wydaje mi się, że w ciągu tych 30 dni, jak ktoś się poświęci bardzo, może nauczyć się wystarczająco dużo, może gdzieś tam ustawić sobie ten mindset, może gdzieś tam odnaleźć swoją drogę, zrezygnować z tej szkoły, rozwijać się za darmo, szukać następnej informacji w sieci. Być może wielu osobom już to wystarczy, być może będziecie mogli sami stwierdzić, czy możecie się tym czymś takim zainteresować, czy nie. Ja po prostu staram się zwrócić ludzi uwagę, że jest coś takiego jak internet. To jest ekran, to jest telefon, to jest nieskończoność. Można gdzieś tam próbować sprzedawać produkty, można gdzieś tam wyrażać siebie w jakiś sposób, można nagrywać filmiki, można tworzyć posty. Naprawdę tych możliwości jest wiele, ale na pewno jest to też dla pewnej grupy ludzi. No i tak naprawdę tyle. Ja przyjeżdżając do Irlandii, przez te 15 lat ciężko pracowaliśmy tutaj ze swoją żoną, gdzie w pewnym momencie już w moim przypadku mam trochę więcej czasu, mam trochę więcej kasy. Ja jak gdyby pokazuję to z mojej perspektywy, też będę, nie wiem, starał się przekazać młodym ludziom, którzy utknęli gdzieś tam i nie mają perspektyw na życie, mieszkają może na jakiejś wiosce, na której nie ma perspektyw, gdzie mogliby na przykład iść do pracy, obojętnie jakiej, odłożyć trochę kasy, uczyć się języka angielskiego i ruszyć w świat. Marzyć, realizować marzenia i wiedzieć po prostu, że to nie będzie łatwe. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, moi drodzy. Dużo zdrówka, miłości, szczęścia i do następnego razu. Hej!